Dzień dobry Państwu, w dzisiejszym odcinku kontynuacja testu na wypalenie telewizora LG OLED. Model 55 cali na 2020 rok. Ten telewizor używam codziennie, minimum 10 godzin dziennie. Zobaczmy sobie, ile ma godzin wychodzonych od czarnego piątku 2020, no to już chwilę, nie? Sekretny kod 0413. Tego kodu możesz też użyć w pilocie serwisowym, czyli uniwersalny pilot, tak jak na przykład Logitecha sobie zaprogramuj, na przykład sprawdzenia w sklepie telewizora, czy długo na wystawie stoi. No jest to taka opcja, bo widząc tutaj w prawym dolnym rogu UTT, tu jest ilość wyświetlonych godzin i tego nie oszukasz. 7877 godzin. 7877 godzin. Podziel to sobie na dni, na tygodnie, na miesiące. Zobaczysz, ile ten telewizor prześmigał i ja go do tej pory męczę. Nie wiem, co będzie w przyszłym roku, bo cena prądu idzie w górę, ale myślę, że test będziemy kontynuować w dalszym ciągu. No dobrze. Oj, włączyłem sobie jakiś tam. No i teraz zobaczmy sobie, jak on sobie tutaj radzi. Weźmy sobie na monitor, to nie akurat. Monitor test. Możesz sobie wygooglować monitor test i to on jest w Google dostępny. No, nagrywam z Samsungiem. Pamiętaj, że Samsung przekoloryzowuje i tam kolory będą takie przesycone. Ja już wiem, czego mnie oczy bolą. Ja już wiem i zaraz do tego dojdziemy, jak zrobimy ten test. Ostatnio zaczęły mi od telewizora boleć oczy. I ja już wiem, czemu. Teraz się, dzisiaj się kapnąłem. O co chodzi? Dobra, czarny. Pamiętajmy, że ja paska zadań z dołu w ogóle nie chowam. Odbija się, bo OLEDy są odbijające. Biały. Czysty. Czerwony. Piękny. Zielony. Cudny. Nie ma żadnych przebić. Nic. Wypaleń. Niebieski. Wspaniały. Nierówności. 75% jasności. 50%. 25%. Czyściutki. Zero nierówności. Color distance. Gradients. Sharpness, czyli ostrość. Ostry jest bardzo, jak żyleta. Czyta się z niego bardzo fajnie. It's where the most advanced cinematic technology. Powiem ci, że jestem bardzo zadowolony. Chodzi jak w szwajcarskim zegarku. Ty też będziesz, kupuj OLEDa i będziesz szczęśliwy. Jest po prostu dopruty i to mocno. Patrz, co tu się dzieje, panie kolego? Czemu tak przerywa? A, bo to jest gdzieś podwalone. Ktoś to buchnął tam, no ale jakoś jest pierońska. No to w ogóle o czym my tu mówimy? O czym my tu mówimy? To nie masz co porównywać. Ta czerń, to wszystko, które trzeba tu dostroić, bo widzę, że jest niedostrojone, ale... Ale no... Zaraz będziemy grać w Moralesa. Czemu tak przerywa? W Morales z tego, Spidermana. I to w ogóle będzie przeżycie niesamowite. Ty też możesz przeżyć takie niesamowite uczucie, kupując LG OLED. Link w opisie. Polecam. I pozdrawiam. Co tak przerywa? Coś tutaj... Coś tam mój komputer tak jest.